Cześć i witam Was w kolejnym poradniku. Tym razem pogadamy sobie o liczach Kuwy. A przede wszystkim, czym są i dlaczego warto się, że tak powiem, z nimi pobawić. Przede wszystkim jest to wysoko poziomowy przeciwnik, który będzie podkradał nam nasze łupy z misji i na nas polował. Naszym zadaniem będzie poznać słabości naszego Licza, sprowokować do ataku i pokonać. Najważniejszą nagrodą za pokonanie Licza jest jego broń, ale do dokładnych korzyści podejdziemy sobie pod koniec. Zacznijmy od tego, jak przygotować się do walki z Liczem i co najlepiej zrobić przed wywołaniem go. Przede wszystkim musicie mieć ukończoną misję Wewnętrzna wojna. Kiedy już to macie, lecicie sobie na jakąkolwiek misję powyżej 20 levela przeciwko Grinerom, a tam musicie pokonać przeciwnika, który nazywa się Czerw Kuwy. W tym miejscu polecam od siebie misję Eksterminacja na Sednie, nazywa się Adaro, ponieważ próbowałem innych takich jak Przetrwanie również na Sednie, czy też właśnie Sabotaż. Też się pojawiały, ale nie zawsze. Na tej eksterminacji mam 100% pewność, że faktycznie czerw kuwy się pojawi. Kiedy jesteście na misji, standardowo wypełniacie cel jej ukończenia. W międzyczasie czekacie, aż zacznie wam wariować ekran. Od tego momentu starajcie się jak zabijać jak najwięcej Greenierów, aż nie odezwie się jeden z przedstawicieli kuwy, a na mapie nie oznaczy wam się przeciwnik, właśnie czerw kuwy kiedy go pokonacie on nie ginie, a poddaje się waszej woli. W tym momencie macie wybór. Kiedy podejdziecie na zasięg parazona, zobaczycie nad jego głową broń, którą będzie miał liczku, wy, którego wywołacie. Kiedy naciśniecie domyślnie X, pokonacie przeciwnika, a co za tym idzie przywołacie licza właśnie z tą bronią. Rzecz jasna, jeśli ta broń wam nie pasuje, chcielibyście coś innego, po prostu go nie pokonujecie. Wychodzicie z misji, czy też normalnie ją kończycie, wchodzicie jeszcze raz i robicie to samo, z nadzieją na inną broń. Bardzo ważne jest też to, jakim warframe'em idziemy zabić czerwakuwy. Wpłynie to na zestaw umiejętności, jakimi posługiwał się będzie LICZ, szanse na konkretną efemerę, jaką będzie miał LICZ, a po pokonaniu go my ją właśnie otrzymamy, i przede wszystkim bonus do broni, jaką będzie się obsługiwał, a później będzie ona oczywiście nasza. Pokazuję Wam w tym momencie tabelkę, która właśnie przedstawia te wszystkie zależności. No, i tak jak mamy tutaj dla przykładu, weźmiemy sobie Gauss'a. Jest wtedy oczywiście 100% szansa, że broń, którą będzie posługiwał się licz, będzie miała bonus do obrażeń impaktowych, oraz 20% szansy, że będzie miał efemerę właśnie również efektu impaktowego, którą również otrzymacie po jego pokonaniu. Ok, no to pozbyliśmy się czerwakówy, który miał broń, która nas interesuje. Kończymy misję. Wracamy na orbiter i w tym momencie wyskakuje nam takie przedstawienie. Dostajemy scenę ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, które przydadzą nam się do jego pokonania. Taka jeszcze ciekawostka, że jeśli miałby FMR do wydropienia, to w tym momencie tutaj na obrazku miałby ją na sobie. Pokażę wam historię mojego licza, który miał właśnie taką FMR, tak jak teraz tu widzicie. Była to impaktowa. No i po pokonaniu go oczywiście ta efemera wyleciała. Wróćmy sobie teraz do aktualnego licza, żebym mógł wam opisać co tu dokładnie widzimy. Zacznijmy od lewej strony. Pierwsze, co widzimy, to poziom naszego licza. Jest to od 1 do 5. Im wyższy poziom, tym licz jest dużo trudniejszy do pokonania, a misje, na które chodzimy, mają wyższy level. Poziom ten będzie się zwiększał za każdym razem, kiedy dojdzie do starcia z naszym liczem, ale ostatecznie go nie pokonamy. Pod jego imieniem jest zestaw umiejętności, z jakich będzie korzystał. Tak jak mówiłem, w zależności od tego, jakim warframe'em go wywołamy, taki zestaw umiejętności będzie posiadał. Dalej mamy pasek w to znaczy poirytowania. Im bardziej rozdrażniony, tym większa szansa, że wyskoczy nam na misji i zacznie z nami starcie. Następnie mamy odporność i niewrażliwość. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Tu jeszcze powinno dojść. Hmm, powinno, nie powinno, w zależności oczywiście od licza. Ale jest jeszcze podatność, czyli oczywiście to, czym najlepiej byłoby go bić. Później mamy broń, czyli to, z czego będzie do nas strzelał, i to, co dostaniemy, kiedy go pokonamy. Bonus do broni, czyli znowu statystyka zależna od tego, jakim Warframe'em biliśmy naszego kuwy. Miejsce urodzenia, czyli oczywiście gdzie pokonaliśmy Czerwakowy protoplasta, czyli jakim warframe'em jego ubiliśmy. Przejdźmy sobie teraz do prawej strony, czyli dużo istotniejszej na ten moment. Pierwsza linijka u góry pokazuje w jakie mody rekwiem wyposażony jest aktualnie nasz parazon. Zaraz pod tym jest historia prób, pokonania licza z aktualnie wyposażonymi modyfikacjami. Na samym dole są znane rekwiem, czyli te mody, które będą potrzebne nam do pokonania licza. Bardzo ważne jest to, że nie pokazują kolejności, jakie mamy ułożyć je w parazonie, a tylko to i jaki rodzaj będzie nam potrzebny. Jak dowiedzieć się jakie rekwiem są potrzebne, za chwilę sobie przejdziemy. Przejdźmy sobie teraz do tego jak uzyskać taki mod rekwiem i jak go dropnąć. Do tego potrzebujecie reliktów rekwiem. Dropią one z misji Syfon Kuwy. Z tych zwykłych misji jest szansa, że wam poleci. Z powodzi kuwy jest 100% szansy, że dostaniecie taki relikt. Zabijanie sług licza również daje wam szansę na relikt, ale o samych sługach za chwilę. Kiedy macie już interesujący was relikt, swoją drogą warto go zawsze zmaksować do promiennego, żeby była duża szansa na to, że modyfikacja wam właśnie dropnie. Idziecie sobie na szczeliny. Podchodzicie standardowo do mapy gwiezdnej, wybieracie zakładkę ze szczelinami, na samym dole są szczeliny rekwiem i tam wykonujecie standardowo, tak jak przy innych reliktach. Na końcu macie oczywiście wybór, wybieracie sobie modyfikację, która Was interesuje, tyle. Przed rozpoczęciem naszej przygody z liczem dobrze jest wyposażyć się w trzy jakiekolwiek losowe modyfikacje rekwiem. Zawsze jest to jakiś procent szansy, że traficie dokładnie z tą modyfikacją i z tym miejscem, w którym ma być wyposażony, więc możliwe, że troszeczkę szybciej uda Wam się go ubić. Wróćmy sobie do naszego licza. Kiedy macie już go wywołanego, na waszej mapie gwiezdnej widać w których miejscach on stacjonuje. Na tych planetach są misje związane z Liczem oraz z jakichkolwiek ukończonych misji właśnie z tych planet Lich będzie wam zabierał jakiś procent łupów. Mogą to być mody, mogą to być zasoby, ale spokojnie, wszystko co zostanie skradzione, zostanie też i odzyskane. Czas dowiedzieć się jakie rekwiem będą potrzebne nam do zabicia Licza. Wybieramy sobie jakąkolwiek misję związaną z naszym gagatkiem i standardowo wykonujemy jej cel. W międzyczasie będą pojawiać się nam sługi Licza. Za każdym razem będą one oczywiście oznaczone na mapie. Bardzo ważne jest to, żeby w tym momencie do nich podbiec, ubić i wykończyć parazonem. Każdy zabity sługa progresuje nam kółko w znanych rekwiem. Kiedy uzupełnimy takie kółko, dowiadujemy się jaka modyfikacja będzie nam potrzebna. Od razu ostrzegam, że nawet jeśli poznamy wszystkie modyfikacje, nadal nie wiemy jaka powinna być ich kolejność. Tego dowiemy się dopiero po próbach zabicia licza. I dlatego warto mieć jakiekolwiek modyfikacje już właśnie wyposażone w parazonie. Ponieważ jest jakiś procent szansy, że trafimy chociaż z pierwszym, a jak już dalej trafimy, to już w ogóle jest super. Po prostu każda trafiona na ślepo modyfikacja przyspieszy nam zabicie licza. No i dobra, jesteśmy już po wielu próbach zabicia naszego licza, w końcu trafiliśmy z trzema naszymi modyfikacjami. Mamy tę kolejność, mamy te rekwień, które były nam potrzebne, mamy w tym momencie wybór. Konwertuj i pokonaj. Kiedy wybierzemy pierwszą opcję, odzyskamy wszystkie nasze łupy, które wcześniej skradł licz otrzymamy jego FMR o ile miał taką do wydropienia, oraz od tego momentu mamy szansę, że ten licz pojawi się na naszej jakiejkolwiek misji jako sprzymierzeniec, który będzie walczył po naszej stronie przez około 2 minuty. Kiedy zdecydujemy się go pokonać, również otrzymujemy nasze łupy, FMR o ile taką ma i przede wszystkim jego broń, czyli coś, czego nie uzyskamy, kiedy go przekonwertujemy. Konwertowanie jest raczej opcją na już któregoś tam licza z kolei. Nie ma co ukrywać, że przede wszystkim, a tym bardziej przy pierwszych podejściach do Lisza, zależy nam na jego broni. A skoro jesteśmy przy broni, omówmy sobie króciutko, dlaczego ona jest taka istotna i czym ona się wyróżnia spośród innych. Przede wszystkim ma bonus, o którym już wcześniej mówiliśmy i na który mamy wpływ. To znaczy, to my decydujemy, jaki bonus będzie posiadała ta broń. Bonus ten możemy też podbijać. Jeśli znajdziemy tę samą broń z innym bonusem lub z tym samym, możemy podjąć działania fuzja walencyjna, pięknie nazwana swoją drogą, dzięki czemu omawiana broń będzie miała jeszcze większy bonus. Ostatnią, chyba najważniejszą cechą tej broń jest fakt, że możemy ją podbić do 40. poziomu. Wygląda to tak, że levelując ją za pierwszym razem, wbijamy ją standardowo do 30. Wykorzystujemy pierwszą formę, resetuje nam poziom i tym razem wbijamy do 32. poziomu. Przy drugiej formie będzie to 34. i tak dalej do 40. poziomu. Jeszcze taka mała ciekawostka, o której zapomniałem, jest fakt, że kiedy pokonamy licza, ta broń będzie od razu gotowa do odebrania w warsztacie. Nie musimy tego craftić, zbierać żadnych zasobów, po prostu odbieramy gotową broń w warsztacie. I na sam koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: liczami można handlować. Potrzebny do tego jest pokój, specjalny pokój w dojo, gdzie, tak jak w przypadku targu, normalnie wystawiamy na, na ofertę naszego licza w zamian za na przykład platynę. Sama idea wymiany liczów ma dopiero sens wtedy, kiedy zależy nam na konkretnej efemerze. No bo zobaczcie, jaką broń będzie miał licz, mamy wpływ. Jaki bonus, już tym bardziej. Tylko właśnie FMera. Tam jest bodajże około 20% szansy, że w ogóle ta efemera pojawi się na liczu, dlatego niektórym po prostu już się nie chce farmić i kupują od innych graczy. Mam nadzieję, że rzuciłem troszeczkę światła na to właśnie, jak wygląda cały proces przywoływania licza, pokonywania go i jaki jest w tym sens. A jeśli mielibyście więcej pytań, śmiało piszcie w komentarzach i ja od razu postaram się odpowiedzieć, rzucić jeszcze więcej światła, czy też dopowiedzieć to, co nie zostało powiedziane tutaj. Jak do tej pory był to mój najdłuższy poradnik, no ale to dlatego, że faktycznie jest tutaj troszkę więcej tych zależności, troszeczkę więcej do objaśnienia. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.